Proroctwo Joelowe, rozdział pierwszy. Słowo Pańskie, które się stało do Joela, syna Petuelowego. Słuchajcie tego, starcy, a bierzcie w uszy wszyscy obywatele tej ziemi. Izali się to stało za dni waszych, albo za dni ojców waszych? Powiadajcie o tem synom waszym, a synowie wasi synom swoim, a synowie ich rodzajowi potomnemu. Co zostało po gąsienicach, pojadła szarańcza, a co zostało po szarańczy, pojadł chrząszcz, a co zostało po chrząszczu, pojadł czerw. Ocućcie się, pijani, a płaczcie i narzekajcie wszyscy, którzy pijecie wino dla moszczu, bo wydarty jest od ust waszych. Albowiem naród przyciągnął do ziemi mojej mocny, a niezliczony, zęby jego zęby lwie, a trzonowe zęby jako lwa srogiego. Winną macicę moją podał na spustoszenie, a figowe drzewo moje na obłupienie. Wszcząt je obnażył i porzucił tak, że zbielały gałęzie ich. Narzekaj, jako panna przepasana worem nad mężem młodości swojej. Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu pańskiego, płaczą kapłani słudzy pańscy. Spustoszone jest pole i smuci się ziemia, przeto, że popsowano zboże, wysechł moszcz, oliwa zginęła. Wstydzą się oracze, narzekają winiarze dla pszenicy i dla jęczmienia, bo zginęło żniwo polne. Winna macica uschła, a figowe drzewo uwiędło. Drzewo granatowe i palma i jabłoń i wszystkie drzewa polne poschły i wesele zginęło od synów ludzkich. Przepaśćcie się, a płaczcie, o kapłani. Narzekajcie, słudzy ołtarza. Wnijdźcie, ale gajcie w nocy w worach, słudzy Boga mojego, bo zawściągniona jest od domu Boga waszego ofiara śniedna i ofiara mokra. Poświęćcie post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starców i wszystkich obywateli ziemi do domu Pana Boga waszego i wołajcie do Pana. Ach, biada na ten dzień, bo bliski jest dzień Pański, a przychodzi jako spustoszenie od Wszechmocnego. Izali przed oczyma waszymi nie zginęła żywność, a z domu Boga naszego radość i wesele? Pogniły ziarna pod skibami swymi, spustoszone są gumna, zburzone są śpichlerze, bo wyschło zboże. Czemu wzdycha bydło? Błąkają się stada wołów, że nie mają pastwisk, nawet i trzody owiec wyginęły. Do ciebie wołam, o Panie, bo ogień pożarł pastwiska na puszczy, a płomień popalił wszystkie drzewa polne, także i zwierzęta polne ryczą do ciebie, przeto, że wyschły strumienie wód, a ogień pożarł pastwiska na puszczy. Joel, rozdział drugi. Trąbcie w trąbę na Syjonie, a krzyczcie na świętej górze mojej. Niechaj zadrżą wszyscy obywatele ziemi, bo przychodzi dzień Pański, bo już bliski jest. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i chmury, jako ranna zorza rozciągniona po górach, lud wielki a mocny, któremu równego nie było od wieku i nie będzie po nim nigdy, aż do lat rodzaju i rodzaju. Przed obliczem jego ogień pożerający, a za nim płomień pałający. Ta ziemia jest przed nim jako ogród Eden, ale po nim będzie pustynią pustą i nie ujdzie nikt przed nim. Kształt ich jest jako kształt koni, a tak pobieżą jako jezdni. Po wierzchu gór skakać będą jako grzmot wozów, a jako szum płomienia ognistego pożerającego ściernisko, jako lud możny uszykowany do bitwy. Ulękną się narody przed obliczem jego,
wszystkie twarze ich jako garniec poczernieją. Pobierzą jako mocarze, a wbierzą na mury jako mężowie waleczni. Każdy z nich drogą swoją pójdzie, a nie ustąpiąc ścieżek swoich. Jeden drugiego nie ściśnie, każdy drogą swoją pójdzie, a choć i na miecz upadną, nie będą zranieni. Po mieście chodzić będą, po murze biegać, na domy wstąpią, a oknami wlezą jako złodziej. Przed obliczem jego ziemia zadrży, niebiosa się poruszą, słońce i miesiąc się zaćmi, a gwiazdy zawściągną jasność swoją. A Pan wyda głos swój przed wojskiem swoim przeto, że bardzo wielki będzie obóz jego przeto, że mocny ten, co wykona słowo jego. Wielki bowiem dzień Pański będzie i straszliwy bardzo, i któż go zniesie? A przetoż jeszcze i teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie samego całym sercem swoim i w poście, i w płaczu, i w kwileniu. Rozedrzyjcie serca wasze, a nie szaty wasze, a nawróćcie się do Pana Boga waszego, boć On jest łaskawy i miłosierny, nierychły ku gniewu, a hojny w miłosierdziu i żałujący złego. Któż wie, nie obrócili się, a nie będzieli mu żal i nie zostawili po sobie błogosławieństwa na śniedną i mokrą ofiarę Panu Bogu waszemu? Trąbcie w trąbę na Syjonie, poświęćcie post, zwołajcie zgromadzenie. Zgromadźcie lud, poświęćcie zgromadzenie, zbierzcie starców, znieście malutkie i ssące piersi, niech wynijdzie oblubieniec z łożnicy swojej, a oblubieńca z pokoju swego. Kapłani, słudzy pańscy, między przysionkiem a ołtarzem niech płaczą i mówią: przepuść, Panie, ludowi Twemu, a nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby nad nimi poganie panować mieli. Przedrzeby mówiono między narodami, gdzież jest Bóg ich? I zapali się Pan miłością ku ziemi swojej, a zmiłuje się nad ludem swoim. I ozwie się Pan, a rzecze do ludu swego: oto ja poślę wam zboże i moszcz i oliwę, a będziecie niemi nasyceni, i nie podam was więcej na pohańbienie między pogan. Po północne wojsko oddalę od was, a zapędzę je do ziemi suchej i spustoszonej. Przedni chów jego obróci się ku Morzu Wschodniemu, a koniec jego ku Morzu Ostatecznemu. I wynijdzie z niego smród i zgniłość, choć sobie hardzie poczyna. Nie bój się, ziemio, wesel się, a raduj się, bo Pan wielkie rzeczy uczyni. Nie bójcie się, zwierzęta pól moich, bądź wzrosło pastwisko na pustyni, i trzeba przyniosą owoce swoje, figowe drzewo i macica winna wydadzą moc swoją. I wy, synowie syjońscy, weselcie się i radujcie się w Panu Bogu waszym, bo wam da deszcz wczesny, a ześle wam deszcz obfity w jesieni i na wiosnę. I będą gumna zbożem napełnione, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. A tak nagrodzę wam lata, które zjadła szarańcza, czerw, chrząszcze i gąsienice, wojsko moje wielkie, którem posyłał na was. Wtedy jedząc jeść będziecie, a nasyceni będąc chwalić będziecie imię Pana Boga swego, który uczynił z wami dziwne rzeczy, i nie będzie pohańbiony lud mój na wieki. I dowiecie się, że mi ja jest pośród Izraela, a że mi ja Panem Bogiem waszym, a że nie masz inszego, boć nie będzie pohańbiony lud mój na wieki. A potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Nawet i na sługi, i na służebnice wyleję w one dni ducha mego. I dam cuda na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymowe.
Słońce obróci się w ciemność, a miesiąc w krew, pierwej niż dzień pański wielki a straszny przyjdzie. Wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia pańskiego, wybawiony będzie, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jako rzekł Pan, to jest w ostatkach, których Pan powoła. Joel, rozdział trzeci. Bo oto w one dni i w on czas, gdy nawrócę pojmany lud judzki i jeruzalemski, zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je na dolinę Jozafat i będę się tam z nimi sądził o lud swój i o dziedzictwo swoje izraelskie, które rozproszyli między pogan i ziemię moją rozdzielili. O lud też mój los miotali, a dawali młodzieniaszka za wszetecznicę, a dzieweczkę sprzedawali za wino, aby pili. Ale wy cóż przeciwko mnie macie, o Tyryjczycy i Sydończycy i wszystkie granice filistyńskie? I zali wy mnie nagrodę czynicie? Jeśli mi tak nagrodę czynicie, snadnieć i prędko, i ja obrócę nagrodę waszą na głowę waszą. Którzy srebro moje i złoto moje zabierajcie, a klejnoty moje wyborne wnosicie do kościołów swoich, a synów judzkich i synów jerozolimskich sprzedawacie synom Jabanowym, abyście ich oddalili od granic ich. Oto ja wzbudzę ich z tego miejsca, na któreście ich zaprzedali, a obrócę nagrodę waszą na głowę waszą. I zaprzedam synów waszych i córki wasze w ręce synów judzkich i zaprzedam ich Sebejczykom do narodu dalekiego, bo Pan mówił. Wołajcie to między narodami, ogłoście wojnę, pobudźcie mocarzów, niech przyciągną, a dadzą się nająć mężowie waleczni. Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy, kto słaby niech rzecze mocnym ja. Zgromadźcie się, a zbierzcie się wszystkie narody okoliczne, zbierzcie się, spraw to, o Panie, że tam stąpią mocarze Twoi. Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat, bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo się dostało żniwo, pójdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa, opływają kadzi, bo wiele jest złości ich. Gromady, gromady leżeć będą w Dolinie Posieczenia, bo bliski jest Dzień Pański w Dolinie Posieczenia. Słońce i miesiąc zaćmią się, a gwiazdy stracą jasność swoją. Nadto Pan z Syjonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda głos swój tak, że zadrżą niebiosa i ziemia. Ale Pan jest ucieczką ludu swego i siłą synów izraelskich. I dowiecie się, że mi ja Pan, Bóg wasz, mieszkający na Syjonie, górze świątobliwości swojej, a tak Jeruzalem będzie święte, a obcy nie przejdą więcej przez nie. I stanie się dnia onego, że góry kropić będą moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie strumienie judzkie będą pełne wody, a z domu pańskiego wyjdzie źródło, które obleje dolinę Syptym. Egipt przyjdzie na spustoszenie, a ziemia edomska w straszną się pustynię obróci dla gwałtu synom judzkim uczynionego, bo wylewali krew niewinną w ziemi ich. Ale Juda na wieki trwać będzie, a Jeruzalem od narodu do narodu. I oczyszczę tych, którychem krwi nie oczyścił, a Pan mieszka na Syjonie.